oto rzecz, którą pamiętają starsi, zapewne miłośnicy bajek. To jest projektor rzutnik, wyprodukowany przez łódzkie zakłady kinotechniczne. Bardzo popularny w latach 50., 60. i jeszcze w latach 70. Służył on do wyświetlania bajek, które były naświetlone na specjalnych błonach filmowych. No i robiło się kino w domu. Na ścianie rozwieszało się prześcieradło. Wyświetlało się te bajki, a któryś z starszych domowników opowiadał, co jest na slajdach, ewentualnie czytał napisy, które też były czasami wydrukowane na tych bajkach. Można było bardzo dużo tych bajek kupić, one były dostępne w sklepach jeszcze w latach 80. Muszę się przyznać, że to była jedna z najbardziej ulubionych rozrywek, jak byłem małym chłopcem i wtedy cała rodzina siedziała i w takim kinie domowym, oczywiście bez ruchu, żeśmy te bajki oglądali i słuchaliśmy ciekawych opowieści. Thank you.